Tlenek węgla jest to gaz bezbarwny, bezwonny, bez smaku, lżejszy od powietrza. Dlatego tak łatwo rozprzestrzenia się. Trujące działanie tlenku węgla polega na tym, że po dostaniu się z powietrzem do płuc łatwo łączy się z barwnikiem krwi. Nie może ona wówczas spełniać swojej naturalnej funkcji rozprowadzania po całym organizmie tlenu i zbierania dwutlenku węgla, który wydychamy. To poruszył Pan bardzo, bardzo ważny temat, bowiem okres właśnie tej późnej jesieni to jest okres, kiedy najwięcej osób ginie w pożarach, ale też dużo zdarzeń notujemy właśnie z zatruciami tlenkiem węgla. I tu należy powiedzieć, nowe okna, szczelność, my wszyscy chcemy mieć cieplej, taniej. No niestety, ta wymiana powietrza musi być odpowiednia, jeżeli dochodzi do tego jeszcze niesprawne jakieś urządzenie typu Junkers, to czy nawet u sąsiada, jeżeli jest zła instalacja wentylacyjna, to nieszczęście nie trudno. Rocznie w kraju ginie około 580 ludzi w pożarach. W ubiegłym roku zatruć tlenkiem węgla w Polsce było 188 śmiertelnych zatruć, więc to są ogromne ilości, ogromna rzesza ludzi ginie niepotrzebnie, a należy dbać właśnie o wentylację, o niedoszczelnianie okien, niezasłanianie wentylacji i przede wszystkim najprostsze urządzenie, które może wykrywać obecność tlenku węgla, czujka tlenku węgla, różne są ceny od 80 do 200 zł, mniej więcej można sobie wybrać. To naprawdę nie jest aż taki wydatek, a może ratować życie. Zachęcam do zakupu. W tej chwili są dostępne wszędzie, nawet w sklepach wielkopowierzchniowych, także warto kupić. Zresztą sam taką czujkę również w domu posiadam, bo uważam, że to jest dzisiaj już konieczność, a jej działanie polega na tym, że ona przeraźliwie piszczy i naprawdę każdego jest w stanie obudzić, jeżeli w mieszkaniu powstanie zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla. Tlenek węgla to jest bardzo podstępny gaz, bezwonny, bezzapachowy. Jeżeli ktoś na przykład czuje się senny, troszkę może boleć go głowa, to są takie tego typu objawy, ale takie objawy mamy w zasadzie bardzo często wynikające z naszej pracy, przeziębienia czy coś i na pewno je zignorujemy. Tutaj jednak wentylacja odpowiednia i urządzenia techniczne. To jest podstawa, to jak najszybsza wentylacja. Otworzyć balkon, okno i wyjść na przeciąg. Po prostu jedyna metoda. Jak najszybciej przewentylować to pomieszczenie i wyjść na zewnątrz. Bądźmy czujni. Przezorność może ocalić nasze życie.